Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale, a dzisiaj chciałabym Was serdecznie zaprosić na film, w którym Wam powiem, jak skutecznie zacząć odchudzanie. Pomyślałam sobie, że taki film jest bardzo potrzebny, ponieważ wiele z Was już ogarnia sporo rzeczy, ale brakuje takiego planu odchudzania, brakuje takiego impulsu do tego, żeby zacząć i żeby sobie ten początek jakoś też rozplanować, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego pomyślałam sobie, że nakręcę taki film, w którym opowiem Wam dokładnie i szczegółowo, krok po kroku, jak wyglądały moje początki odchudzania się. Oczywiście będę bazować na tym odchudzaniu skutecznym, czyli tym, które zaczęłam jakoś w roku 2016, a dokładnie z końcem lipca, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale wcześniej odchudzałam się wielokrotnie, wręcz wydaje mi się, że permanentnie się odchudzam, odkąd pamiętam, jakoś od podstawówki, ale na ten temat dzisiaj nie będziemy gadać, będziemy rozmawiać na temat skutecznego odchudzania się, które mi udało się osiągnąć, a zaczęłam to wszystko w lipcu 2016 i jeżeli tam cofnę się pamięcią, to na pewno Wam mogę powiedzieć, że zmiana, którą wprowadziłam do swojego życia, stała się z dnia na dzień. Czyli to nie jest tak, że ja czekałam na początek miesiąca, na początek tygodnia, na nowy rok, na jakieś wydarzenie w moim życiu. Po prostu z dnia na dzień podjęłam taką decyzję, że chcę zacząć się odchudzać i że zrobię to w miarę naturalnie. To znaczy, nie planowałam żadnych jadłospisów, nie wykupowałam żadnych diet, nie ściągałam żadnych diet z internetu, ani też nie polegałam na jakimś stylu odżywiania się takim, wiecie, że coś mam wyeliminować, że coś mam połączyć, nie polegałam na żadnych zasadach, o, może coś takiego. I załóżmy, że to była środa. Obudziłam się w środę, stwierdziłam, że ten dzień jest dzisiaj i zaczęłam śniadaniem oczywiście, poranek i zjadam na śniadanie chleb, żytni, jajko i jakieś warzywa do tego, a w tamtym czasie miałam fazę, żeby jeść taką kanapkę z jajkiem z rukolą i z czerwoną papryką. I to śniadanie towarzyszy mi nieraz do dzisiaj, wracam do niego bardzo chętnie, a w tamtym okresie jadłam to codziennie, chyba wydaje mi się, wiecie co, że do zimy. Że może czasami przyplatałam to jakąś owsianką, ale tak, ja jest generalnie mam to szczęście. Wiem, że nie wszyscy tak mają, ale jeżeli mi coś zasmakuje, to ja mogę jeść to codziennie. Ja mogę powtarzać posiłki do totalnego znudzenia. No wręcz mi się wydaje, że mi się nie nudzą. Wiem, że są ludzie, którzy są w zupełnie w przeciwnym obozie, czyli tacy, którzy potrzebują codziennie mieć coś innego. Także no tutaj się niestety nie mogę z Wami jednoczyć. Ja mam tak, że naprawdę, jak już się w coś wkręcę, to mogę to jeść. Także jajko z warzywami jadłam przez bardzo, ale to bardzo długi czas. Moim założeniem tego początku odchudzania było coś takiego, żeby jeść przede wszystkim żywność nieprzetworzoną. To znaczy, mogę zjeść wszystko. Mogę jeść węglowodany, mogę jeść tłuszcze, mogę jeść białka, ale jem żywność nieprzetworzoną. W poprzednim filmie wspominałam Wam, że byłam wobec siebie bardzo, ale to bardzo surowa. Przez pierwsze 2 tygodnie w żaden sposób najmniejszego odstępstwa nie zrobiłam od tego. Najmniejszego. Nie zastosowałam nic wysoko przetworzonego, zrezygnowałam ze wszelkich past, pasztetów, smarowideł, gotowych puszek, w ogóle przetworzonych mięs, pieczonych wędlin, wędzonych, konserwowych, jakich chcecie. Niczego u mnie nie było, było totalnie po prostu clean, eco i w ogóle nie wiem jeszcze jak. Jak mięso jadłam, to tylko kupowałam drób. I to mi zostało do dzisiaj akurat, że kupuję drób albo ryby, okazjonalnie. Jak jest jakieś wielkie wydarzenie, no naprawdę raz na pół roku kupuję wołowinę. Z wieprzowiny totalnie zrezygnowałam, aczkolwiek jeżeli ktoś mnie częstuje kotletem schabowym, to nie jest tak, że ja odmawiam. Po prostu mówię Wam teraz o swojej kuchni, jak ja gotuję i co ja kupuję do domu. W tamtym okresie ograniczyłam się tylko do drobiu i tylko do ryb i postanowiłam sobie, że nie będę od tego robić żadnych odstępstw, ponieważ chcę się tak jakby oczyścić ze złych nawyków. To wydaje mi się, że dzisiaj może brzmieć dziwnie, ale wtedy mogło być troszeczkę kluczowe, że potrzebowałam jakiegoś takiego odwyku od wszystkiego, żeby ze świeżą głową, ze świeżym podejściem i ze świadomością tego, czego mi brakowało i z czym miałam problem, bo wiecie, że ta przerwa, jakby ten odwyk dopiero mi uświadomiło, o co tak naprawdę mi chodzi w życiu, to mi dało jakby pogląd na to, że mogłam mieć z czymś problem, z czym konkretnie, czego mi brakowało i też można powiedzieć, że w jakiś sposób się oczyściłam z tych rzeczy. W tym sensie takim bardziej psychicznym.
wiecie, że pozostawiłam stary styl żywienia za sobą. Ja nie mówię tutaj o jakiejś detoksykacji organizmu i jak ktoś mnie ogląda dłużej, to wiecie, że ja w takie rzeczy nie wierzę, ale w tym sensie, że polepszyłam swój stan zdrowia przede wszystkim, ale też psychicznie byłam wolna od starej siebie. Zupełnie tego nie miałam na celu, zupełnie nie było tak, że kładąc się do łóżka w przeddzień odchudzania pomyślałam sobie, jutro będę nowa ja. Bo jestem daleka w ogóle od takich filozofii. Dzisiaj to wiem, że mogło mieć to kluczowe znaczenie i takie bardzo, ale to bardzo terapeutyczne. Na podstawie tego generuję pierwszą radę dla Was, jak przygotować się do odchudzania. Zostawić swój styl żywienia za sobą, zrobić to z dnia na dzień, po prostu. Jeżeli jesteście ludźmi, którzy chcą zacząć się odchudzać, a dotychczas mieliście problemy z utrzymywaniem czystej diety, takiej ładniejszej, tylko wiecznie przetworzonej, smażonej i w ogóle kupne, to odcinacie się od tego z dnia na dzień. Wiem, że jestem wyznawcą teorii, która mówi, że można zjeść wszystko, bo wszystko się rozbija o ujemny bilans. I ja dalej to utrzymuję, w tym filmie także. Tylko nie mówię tutaj, żebyście rezygnowali ze swoich nawyków, bo tak trzeba, no bo przecież nie trzeba, można je zostawić dalej, byleby się mieścił w bilansie. Mówię o tym, żeby po prostu odciąć się na moment od tego, z czym się miało problem. Taka terapia szokowa troszeczkę. Ja nie mówię, że to was odchudzi, bo można chudnąć pozwalając sobie na grzeszki, byleby dobrze umieć wliczyć i wpleść te grzeszki. Chodzi mi o to, żeby terapeutycznie na jakiś moment się od tego odciąć. Kolejną rzeczą, którą kojarzę z moich początków odchudzania, z mojego przygotowania się do odchudzania, to była kolejność wprowadzenia zmian. To też jest bardzo ważne i mam nadzieję, że weźmiecie to sobie do serca. Mianowicie, przeczytałam gdzieś kiedyś o tym, że nasz mózg ma limit postanowień. Chodzi o to, że jeżeli w danym dniu zarzucimy siebie ilością postanowień, w danym okresie, to nie może być dzień, to mogą być 3 dni, dany tydzień, miesiąc i tak dalej. W każdym razie, jeżeli się zarzucimy i tego będzie za dużo, to w końcu pękniemy. I dla mnie to jest logiczne i odnajduję w tym siebie, ponieważ niejednokrotnie miałam tak, że na przykład z Nowym Rokiem robiłam sobie listę postanowień i ona była tak długa, że w sumie jak dzisiaj spojrzę, ile w moim życiu było tych pierwszych dni stycznia i że do dzisiaj nic się nie utrzymało, to rzeczywiście coś w tym jest. No po prostu gdzieś jest jakaś wina i wina nie leży we mnie, że jestem leniwa. Wina leży po prostu w systemie, że za dużo na system chciałam nałożyć działań. No i w zwyczajnym świecie za dużo okienek otworzyłam w kompie, o, i komp się zawiesił. No i to jest też taka moja rada dla Was na temat odchudzania. Nie myślcie sobie, że z dniem, kiedy postanowicie, że to jest dzisiaj i dzisiaj się odchudzacie, że możecie zarzucić się wszystkim. Na przykład piciem dużej ilości wody, do tego zdrowym jedzeniem, do tego dawką ruchu, jeszcze najlepiej w każdy dzień inny trening, w poniedziałek chodakowska, we wtorek bieganie, w środę basen, w czwartek crossfit, a w piątek spinning. Cokolwiek. Do tego jeszcze sobie dorzucicie to, że rzucacie palenie, odstawiacie alkohol, odstawiacie słodycze, zmieniacie pracę i w ogóle Bóg wie co jeszcze. To tego nie może być tak dużo, ponieważ nasz system tego nie udźwignie. Na mnie dobrze działa ta historyjka, że wyobraźmy sobie, że każde postanowienie kosztuje piątaka. Nie, po prostu ma wagę 5 zł. A nasz mózg dziennie jest w stanie wyjść do sklepu swojego, tego z postanowieniami, tego z realizacją postanowień, o, i dziennie nasz mózg może wydać dychę. Ile w takim razie dziennie możesz na siebie wziąć? 2 postanowienia, bo 5 zł plus 5 zł to jest 10 zł. W takim razie trwaj w 2 postanowieniach na tyle długo, żeby się poczuć w nich na pewnym gruncie, a potem wprowadź następne, bo tamte sobie przejdą już z wydatków, one sobie pójdą, nie wiem, na konto jakieś automatyczne i ten przelew będzie się gdzie indziej dokonywał, bo stanie się to Twoim nawykiem i będzie się to działo poza Twoją świadomością, tylko będzie się to działo automatycznie. Nie trzeba będzie na to zużywać swoich świadomych myśli, tych, które się męczą, że mają jakieś postanowienie. A za jakiś czas wprowadzisz nowe, na które znowu możesz wydawać piątaki. Wydajesz, 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 wydajesz. Robisz to tak w końcu długo, że wchodzi Ci to do nawyku i dokładasz następne. Ja znam dwie teorie. Pierwsza teoria,
Pierwsza teoria mówi, że wystarczy robić coś 21 dni z rzędu, żeby stało się Twoim nawykiem. Czyli na przykład, jeżeli potrzebujesz pić 3 litry wody dziennie, to pij 3 litry wody dziennie, choćby skały srały, przez 21 dni bez przerwy, a stanie się to Twoim nawykiem. A Twoje ciało zacznie samo wołać o tę wodę. A druga teoria jest identyczna, tylko że zmienia się liczba dni. Chodzi o to, żeby robić coś 30 dni z rzędu. Nie wiem, która jest prawdziwa, nie mam pojęcia, dlatego lepiej przyjmijmy, że ta 30 i zobaczcie po prostu, co się stanie. Ja tak zrobiłam. Na początku zmieniłam swoją dietę, wprowadziłam wodę i wprowadziłam ruch, który mnie nie kosztował takiego wydatku psychicznego. Czyli nie było tak, że ja się zarzuciłam wszystkim, jeszcze kupiłam kartet na siłownię, nie wiadomo co, bla, 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 tylko stwierdziłam, że ja wprowadzam spacery. Nie będę się przy tym męczyć, nie muszę organizować do tego specjalnie czasu, przez to mój mózg się nie będzie męczyć, że Jezus, trzeba iść na trening, kupić coś, przebrać się, wstydzić się przed ludźmi, wykąpać się potem to, tamto, sramto, tylko po prostu wplotłam to tak jakby niezauważalnie, no i po prostu się działo. Z końcem sierpnia poszłam po raz pierwszy na basen, a zaczęłam się odchudzać z końcem lipca. Także miesiąc mi zajęło dojść do następnego etapu, żeby wprowadzić kolejne postanowienie. I tak powolutku, powolutku. Jeżeli dowiadywałam się jakiejś nowej rzeczy podczas swojego odchudzania, czyli przeczytałam na przykład artykuł, że jednak śniadania białkowo-tłuszczowe są najlepsze na świecie, to nie rzucałam się na to od razu, tylko się przygotowywałam do tego, okej, to ja za kilka dni zobaczę, jak to jest, kupię jajka, kupię coś tam, usmażę na tym. Wiecie, o co chodzi, nie rzucałam się na każdy pomysł, bo na dobrą sprawę, gdzie nie przyłożycie ucho, to tam mówią coś innego. Ja mówię pewnie coś innego, niż mówią inne dziewczyny czy mężczyźni w internecie. Na jakimś blogu przeczytacie, że dieta kapuściana jest najlepsza. Na jakimś innym blogu przeczytacie, że najlepsza jest dieta tylko i wyłącznie od tego dietetyka. Ktoś inny Wam jeszcze powie, że najlepsze jest żywienie czysto tłuszczowe, białkowo-tłuszczowe, na przykład dieta ketogeniczna, dobrze mówię? A jeszcze gdzie indziej ktoś Wam powie, że paleo to jest w ogóle odkrycie świata i tylko na tym można schudnąć. No i tak to można zwariować, nie? Więc radzę wszelkie zmiany wprowadzać bardzo, ale to bardzo stopniowo. One jakoś tak... Jeżeli będziecie się trzymać tego ujemnego bilansu, to takie mniejsze rzeczy, takie niuanse nie wpłyną na to, że Wasze efekty przyjdą później. Zresztą te efekty to też jest coś, na co no i tak musicie poczekać, bo nie da się schudnąć 2 dni, więc skoro czas i tak płynie, to zajmujmy się nim w porządku, ale też jednocześnie się nigdzie nie śpieszmy, bo to wszystko przyjdzie tylko z czasem. Następną moją super poradą do skutecznego odchudzania, do skutecznych początków odchudzania się jest właśnie ten ruch mimochodem. To jest forma ruchu, która nie będzie dla Was męcząca psychicznie. Uważam, że na początku i tak zachodzą duże zmiany w naszej głowie i naprawdę tam się ma prawo dużo dziać, więc nie jestem zwolennikiem tego, żeby w pierwszy dzień rzucać się absolutnie na wszelkie zmiany i wszelkie postanowienia. Ruch mimochodem, nie dość, że stopniowo przygotowuje naszą kondycję do tego, że będzie troszeczkę gorzej i w przyszłości będzie troszeczkę intensywniej, ale robimy to stopniowo, więc nie jest to takie bolesne, to jeszcze ma same plusy w tym sensie, że patrzcie, nic nie kosztuje, więc nie macie argumentu, że jesteście biedni, że nie macie kasy, że był ciężki miesiąc i coś tam, coś tam. Nie wymaga za dużej ilości czasu, bo możecie w sumie wpleść to na przykład w drodze do pracy, albo w drodze z pracy do domu, albo idąc do przyjaciółki, idąc na zakupy i już macie zbity argument, że wy nie macie czasu, bo jesteście zabiegani i tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą jest to, że jest to ruch, bo cały czas mam, jakby nie powiedziałam Wam jaki ruch, chodzi mi oczywiście o spacerowanie. O spacerowanie albo takie jeszcze sporty, które można wykonywać w domu, na przykład, wiecie, oglądając serial, czyli jazda na rowerku stacjonarnym. Ale jeszcze, co powiedziałam, że tanie, że nie zajmuje czasu i że co? A, że nie ma dużego szoku dla organizmu, bo jeżeli byście z dniem takim i takim postanowili, że chcecie się odchudzać i pójdziecie od razu biegać, to będzie to duży szok dla Waszego organizmu w tym sensie, że możecie się zdemotywować, bo to będzie takie wykańczające i takie straszne i tacy będziecie spoceni i coś tam, że dużo ludzi ma wtedy, że nie, no to jest bez sensu, ja nie chcę tego robić, bo to jest niefajne i to jest taki po prostu szok, taki...
psychiczny, że chcecie to już zarzucić i mieć to już za sobą, już dobra, głupi pomysł to było, to odchudzanie się, to ja już wolę być grubym. A tutaj przy spacerowaniu jednak cały czas powolutku, powolutku się kalorie palą. Można to sobie spokojnie wpleść w nawyk. Mi się to udało, absolutnie. Korzystam z auta tylko kiedy muszę przejechać do pracy powyżej 10 km. Poniżej 10 km normalnie spaceruję. Dziennie robię, kochani, naprawdę po 11, po 12 km na nogach. Absolutnie mnie już nogi nie bolą. Dla mnie to jest totalna norma. Da się to wpleść w nawyk, uwierzcie mi. I jest to super nawyk. Bo choćby nie wiadomo, co się działo w danym dniu, gdzieś tam zawsze macie świadomość, że coś dla siebie zrobiliście i że nie jest w sumie aż tak źle. Nie wiem, no zjadłam o 2 kawałki ciasta za dużo, no nie jest fajnie, ale jednak zrobiłam coś, że może tak naprawdę to jest tylko jeden kawałek za dużo na tle mojej kaloryczności. Polecam. Polecam wplecenie niezbyt angażującej aktywności fizycznej. Potem zadzieje się coś takiego, jak dobrze pójdzie, u mnie się tak zadziało, że ja chciałam więcej i więcej. Spacerowanie przestało być dla mnie sportem, zaczęło być przyjemnością. Ja dodałam temu, wiecie, taki cały anturaż, taki, że tam słuchawki, kawusia, okulary jeszcze przeciwsłoneczne, przecież zaczynałam latem, ja byłam królową i panią świata. Więc potem to już była czysta przyjemność, spacerowanie. I chciałam się, jakby to powiedzieć, challenge'ować, nie, że coś więcej, a pójdę pobiegać, zobaczę ile przebiegnę, a pójdę na basen, zobaczę ile przypłynę. No i tak mi zostało do dzisiaj głównie z basenem. Po drodze miałam przygodę z siłownią. Dalej, mimo że minęły już ponad 2 lata, jak się odchudzam i już wydaje mi się, że zęby zaczynam na tym zjadać, to dalej nie mogę się przekonać do ćwiczeń w domu. To jest niesamowite. No jest coś takiego po prostu, że są dziedziny sportu, które nam totalnie pasują albo które nam totalnie nie pasują. Ćwiczenie w domu mi totalnie nie pasuje. Kochani, to ja, Paula z przyszłości, czyli z dnia, kiedy montuję ten film. Wiecie, co jest ciekawe? Nagrywałam go jakieś 2 tygodnie temu i teraz tak sobie montuję, słucham, co ja tam gadam. I dużo się zmieniło od tego czasu, bo polubiłam troszeczkę ćwiczenia w domu. Nawet jestem jakąś godzinę przed rozłożeniem maty w salonie i przed wieczornym ćwiczeniem tabaty. Także patrzcie, jak wszystko się może szybko odwrócić. Dobra, nie przeszkadzam Wam, oglądajcie dalej. Ostatnią radą i ostatnią opowieścią o skutecznych początkach odchudzania jest planowanie i rozpisywanie sobie rzeczy. Brzmi, bo nie mówię Wam, żebyście od razu zakładali pamiętnik i zapisywali, co zjedliście, ale warto jest sobie małe cele gdzieś rozpisać i uporządkować na kartkach rzeczy, które obecnie się dzieją albo które mają się za chwilę dziać. Bardzo mi pomogło prowadzenie przez pierwsze 2-3 tygodnie dziennika. Dziennika, w którym mogłam zapisywać sobie posiłki. Nie mówię, że to jest, że musicie to robić, ale mi to bardzo pomogło. I gdzie mogłam także oceniać te posiłki. Załóżmy w skali takiej szkolnej, od 1 do 5. Gdzie mogłam ocenić, czy ten posiłek był rzeczywiście nieprzetworzony, czy był wartościowy dla mnie, czy nie był zbyt kaloryczny i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dawałam ocenę tak na oko, czy jest w porządku. Do tego w takim dzienniku mogłam sobie zapisywać swój nastrój i analizować go z tym, co zjadłam, albo z tym, jak zjadłam. Do tego też prowadziłam sobie takie notatki na temat aktywności fizycznej. 2 zdania. Co zrobiłam w dany dzień, ile minut trwało, jak się czuję i koniec. Po prostu. Oprócz tego rozpisanie sobie pewnych, można powiedzieć, etapów odchudzania. Że na przykład w tam lutym chcę schudnąć 3 kilo. No i macie jako to mały cel, jako mały etap. Absolutnie nie zarzucać sobie czegoś takiego, że wy teraz siadacie, robicie plan odchudzania i na kartce po prostu piszecie: chcę schudnąć 40 kilo do ślubu. Koniec tematu. No to tak nie. Na tym to nie polega. Raczej, żeby sobie rozpisać małe cele na karteczkach, w 3-4 punktach napisać, co chcecie osiągnąć, albo rozdzielić sobie to na miesiące, co chcecie w danym miesiącu wprowadzić i powolutku. Najpierw ruch, potem wodę, potem coś tam, a potem może się przerzucicie na inny styl żywienia, potem może będziecie chcieli sprawdzić inną aktywność fizyczną. Kiedy dodacie do tego całego odchudzania jeszcze takiego troszeczkę sznytu biznesowo, planowo, takiego, wiecie, że to będzie Wasza, można powiedzieć, nie tylko przykry obowiązek, ale jakiś rodzaj
pracy pomieszanej z hobby, że musicie coś usiąść, coś napisać, coś zaplanować, to automatycznie wkręcicie się w to. I ja uważam, że to jest kolejny sukces, który można osiągnąć w drodze do największego sukcesu, czyli tam do tej waszej wymarzonej sylwetki i co tam macie na końcu tej drogi. Że jak się ktoś wkręci w odchudzanie, to jest machina, która jest nie do zatrzymania. Ja obecnie jestem na etapie, gdzie jestem, wydaje mi się, już wkręcona, mam nadzieję, do końca życia. Też ze względu na to, że prowadzę takie media, a nie inne. Ale zanim powstała motywatorka, to ja już wiedziałam, czułam jakby całą sobą, że jestem mega wkręcona i nawet kiedy zdarzały mi się gorsze okresy w życiu, takie, no wiecie, że totalna kaplica, coś się stało tragicznego, wyszłam zupełnie ze swoich nawyków, poszłam złą ścieżką, to ja wiedziałam, że umiem i jestem w stanie wstać i wrócić do dobrych nawyków, wrócić na tak zwane dobre tory. Moim rekordem może bycia poza dobrymi torami, przez okres ponad 2 lat, są może niecałe 2 tygodnie. Także to daje do myślenia. To, kochani, daje do myślenia, żeby jak najmocniej się wkręcić w tą tematykę. Nie mówię, żeby popadać w paranoję, ale żeby też nie traktować tego jako przykry punkt do odhaczenia w środku dnia, tylko żeby bawić się tym, czytać na ten temat. Czytając, motywujecie się, inspirujecie się i tak dalej, i tak dalej. Cała ta spirala się nakręca. Wszelkie takie, czy oglądanie filmików, czy czytanie blogów, czy zapisywanie sobie, wyciąganie wniosków, prowadzenie dzienników, to jest jak woda na młyn tego odchudzania. I to się kręci. I potem już zobaczycie, że nie będziecie potrzebować takich blogów jak mój, po prostu pójdziecie w to zaparte, że będziecie mieli taką wiedzę, że będziecie nie do zatrzymania. I tego Wam życzę. I trzymam mocno kciuki.